Niedawno byliśmy na otwarciu oddziału, a teraz się okazuje, że już jest pełen. No, oddział jest pełen, tak jak był pełen wcześniej, natomiast no, mimo że większa ilość łóżek, to to obłożenie łóżek jest spore. Czyli okazuje się, że oddział był bardzo potrzebny w Kędzierzynie Koźlu. Tak, oczywiście. No, patrząc na tą lokalizację, na ilość pacjentów, no nie wyobrażam sobie tego miasta, tego powiatu bez oddziału neurologii. Ale panie doktorze, przecież był i jest w Opolu taki oddział. No jest oddział neurologiczny w Opolu. Jest oddział neurologiczny również w Nysie. Jest kilka takich pododdziałów neurologicznych w innych miejscach. Natomiast no niestety trzeba patrzeć jakby na chorobowość, na zachorowania, na możliwość udzielania tej pomocy jak najszybciej i w tym momencie no, nie można mówić o jakiejś konkurencji między tymi szpitalami ani jakimiś zależnościami. No, po prostu my skupiamy się na leczeniu pacjentów z naszego rejonu. Ile macie czasu od chwili zdarzenia? To znaczy mówimy tutaj, jeżeli mówimy o udarze mózgu i o leczeniu trombolitycznym, od czasu wystąpienia objawów do podania leku nie może minąć dłużej niż 4,5 godziny. A jakie choroby się leczy tu na tym oddziale? Na oddziale leczy się choroby stricte neurologiczne, no więc... Tak, to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, ale może konkretniej. No konkretnie, no duża część pacjentów, więcej niż połowa, to są udary mózgu. Udary mózgu, które są stanami nagłymi, ciężkimi, wymagają kompleksowego podejścia. Inne grupy chorób, no to są choroby tak jak padaczka, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. No wymieniając tych chorób tyle, no pewnie by to trwało dosyć długo, natomiast no nastawieni jesteśmy na leczenie tych pacjentów, których diagnostyka i leczenie jest niemożliwa w poradni. Parkinsona już się leczy? Choroba Parkinsona leczy się od wielu lat z powodzeniem, natomiast no niestety nie można jej wyleczyć, można tylko zmniejszać objawy choroby. Niedawno wyszedł stąd pierwszy pacjent, 81-letni. Tak, to był pierwszy pacjent, którego leczyliśmy za pomocą trombolizy. Spełnił wszystkie kryteria, znalazł się u nas w odpowiednim czasie. Podany lek w naszej ocenie uchronił go przed sporym deficytem neurologicznym. Wyszedł z niewielkim jedowładem lewostronnym o własnych siłach. Także można powiedzieć, że pierwsze podanie leku bez żadnych powikłań. Czyli jednym słowem, my oceniamy to jako bardzo udane, jako sukces. Użył pan wyrazu tromboliza, no to lewicowie nie będą wiedzieli, co to znaczy. Czy można w jakiś sposób przybliżyć może działanie tego leku? Tromboliza, czyli rozpuszczenie skrzepliny w naczyniu, konkretnie w tętnicy. Lek podajemy dożylnie, lek jest enzymem, który rozpuszcza skrzeplinę w miejscu, gdzie ona powstaje, powodując przywrócenie tym samym przepływu w danym obszarze. Nie było tego oddziału i wygląda na to, że było mniej chorych. Jest oddział i nagle wszyscy zaczęli chorować? Nie no, myśmy oczywiście wcześniej leczyli też udary mózgu pacjentów, natomiast nie mieliśmy możliwości, nie mając odpowiedniego zaplecza i sprzętu, no, żeby stosować leczenie tromboliczne. Czyli leczenie udarów przebiegało, natomiast no, bez tego elementu możliwości leczenia trombolitycznego. Jest to dość drogie leczenie, NFZ daje na to pieniądze? Tak, jest przewidziana konkretna procedura, czyli leczenie udaru mózgu z zastosowaniem leku trombolitycznego. Jest odpowiednio wycenione, także tutaj jakby z tej strony problemów z odzyskaniem pieniążków, czy ogólnie pokryciem kosztów leczenia nie ma.